mieszkał w mieście Krakowie, a z nim razem mieszkali ciotki oraz wujkowie. Mama taka rodzeństwo, kuzyn kleje kuzyna. 150 kuzynek oraz dalsza rodzina. Wszyscy w tej rodzinie, i ci duzi, i ci mali, i tylko się spotkali, to z radości kichali. Aż nagle lety do kuchni przyszedł tata i powiedział te słowa. Ale dziś jest sałata. Czy wszyscy to wiedzą w całym mieście Krakowie i chętnie ci powiedzą, że sałata to zdrowie. I choć wszyscy robili bardzo dużo hałasu, policzek tupnął łapkę i pokiwał do lasu. Już coraz gęstsze drzewa, a króliczek wciąż idzie i okropnie się gniewa. Przyszły leśne zwierzęta, język, lisek i sok. Tak śmiały i bardzo próbowały, to kitać nie umiały. Rodzice króliczka powiedzieli, że my do domu kapustę za wywolę. Wszyscy chcieli się śmierzyć, bo na pewno to wiecie. Zrobiłam się.